Gekon jest pierwszy. Ty, ładnie, dwóch palnął, jak coś. Podoba się seria? Zostaw suba, łapę, komentarz, wpadnij też na G2 Instagram, Discord, linki macie w opisie pod filmem, dzięki. Bartka, siema, to kto gra jakimś hymnem? Tylko mam to przerobione, naprawdę. Bartek, no Bartek, po co komu to przerobione mieć, no, wytłumacz nam to. Po co komu ten mamut przerobiony? Bo później, ale to może dlatego, że na odcinek okazji nie było właściwie, żebym go przerobił. No i prawidłowo widzisz, no i masz przerobionego. I teraz właśnie będę cię strącał, po raz kolejny. Nic nowego, że tak powiem, Bartek. Trafił łobuz. Nic nowego. Ale trąciłem łobuza na początku. Jak, już jestem za tobą, dzbanie. Dzbanie, o! Trąciłem, ale nie wytrąciłem, to jest różnica. Bo wytrąciłeś mnie, a nie strąciłeś. Dobra, trzeci do tańca przyszedł i do różańca. Dobra, nara, jeszcze. Dobra, idziemy. Pozdro. Dobra, dawaj Bartka, dawaj Bartka, zrób miejsce, Gekon. No nie mnie, no... Aha, dobra, łobuz jeszcze podjechał, okej, okay, zepsuł zabawę całą. Typowy łobuz, to ostatni raz go zaproszę na odcinek, nie? Ja się zastanawiałem, czy ci odpisać w ogóle. No. Ej, a łobuz, do ciebie Bartek zaczął od żartu, z tego co słyszałem. Bo do Gekona nie, właśnie Bartek pisał do paru osób i mówił, że zaczyna od żartu. Ale to był żart, czy to po prostu suchar Bartka? To trzeba... Tak ja ci zaraz powiem, co on do mnie napisał. No trochę suchar Bartka. A to się nadaje na ten? Na odcinek? Jeżeli się nadaje, no to możesz powiedzieć. Bo ja wiem, co Bartek potrafi powiedzieć. Bartek, co ty napisałeś do łobuza? A, bo ty napisałeś coś siema przyjacielu, nie? To, czy to nie, do buzik napisałem, to było do tego. Tak, do buzik, no. No okej, okay, dobra, suchar Bartka, no to tak. To prezerte było, właśnie, ej przyjacielu. Mój przyjacielu. Byłeś mi... Przyjacielu. A strącicie się tam dzisiaj, czy będziecie się tak po prostu jechać nie i... Miziać. I miziać, no bo miziać. Widzę, że o, chyba tylko pierwszy. Ta opcja. Nie, już nie. Jak on jest pierwszy? Łobuz optymisty na trzeciego. Ej, co ty ro... Jestem czwarty! Jaki czwarty, jak ja czwarty byłem? To jestem czwarty. No to teraz tak, no faktycznie, teraz jesteś czwarty. No miło, Hogat, jesteś naprawdę bardzo... No ja ci coś obiecałem dzisiaj. Mam wrażenie, że słyszałeś, kiedy ci to obiecywałem. Wiem, co obiecujesz, tak że wiesz. No, wyrzuciłeś nas. No byliście pierwsi. No i teraz ja będę pierwszy. Z lewej jedzie, z lewej. Dobrze. Jestem czwarty, drugi! Jesteś pierwszy, Bartek, pierwszy jesteś. Ale wylądowałem na tych barierkach na samej górze. I co? Co to jest? Co zrobiły te barierki? Zabiły go. A, no i bardzo dobrze zrobiły. Aha! Jak nie miło, ty! Ty, co ty, wody nie masz, gnoju? To. No ty wody nie masz, no przejechał chłop do mnie, jakby wody nie było tutaj. No nie. No cię Gekon ma więcej parta niż skilla, bez kitu. Aha. Ja musiałem całą tę wodę przejechać, a chłop przejechał, jakby w ogóle wody nie miał. Jak gąbka. No nieźle, nieźle. Oszukana mapa. Wodna cała, po wodzie. Ustawiona, może jeszcze po lodzie face to face zróbcie. Będzie. Masz szczęście, że miałeś ducha. Hawks jeżdżą po lodzie. Ale wtedy, już no. Nie ma! No. Ale to pierwszego, Bogaty. On jest twoim ulubionym celem zawsze, pamiętaj. Ale ja jestem jego ulubionym celem w momencie, kiedy on nie myśli o tym, że no, mnie zawsze uderzać. No czyli zawsze, tak jak mówiłem. Przemyśla, dzięki Gekon, dzięki. Staram ja się. Polecam cię. Że Bartek po tym, co go Gekon właśnie obraził, że nie zareagował, co jest? No nie, go nie słucham, tak że wiesz. My kumpie, że nie zrozumiał. Przez tyle lat dając, wiesz, przez tyle lat jak Gekona tak znam, sumie, to po prostu to mi się włączył już instynkt niesłuchania. Prawda, to tak myślę, nie zrozumiesz. Ja myślałem po prostu, Bartek, że powiesz, że przez tyle lat wyzywania się wspólnie, to ci się było. No też w sumie, ale to... Zdecydowanie, łobuz. Uważam, że to tak właśnie było. Siema. Kto to był? Ja. O, rowery chyba, no to rowery mają immunitet, proszę państwa. Nie. No mają. Pojazdy, którym jedziesz 3 godziny. Nie chcesz być bity na pojazdy, które jadą 3 godziny. Ale Bartek, to brzmi, rowery. Hogaty, to brzmi troszeczkę podobnie jak w poprzedniej mapie. A graliśmy tym. Z tymi, Boże. No, czym? Zapomniałem nazwy. Z traktorami. No bo są pojazdy, czy ludzie na piechotkę, którzy po prostu trwają po 3 godziny. Bez sensu. Ja też. Ja już się liczyłem z tym, że wjedzie.
Ja usłyszałem ten krzyk kogatego. Tu jest ten plus, że to jest rowerek elektryczny, więc to jest tyle dobrze. Ja nie jestem honorowy, tak nie będę was... Aczkolwiek też palnięcie drobne takiego rowerka to jest lipofest. Dobra, no to teraz Bartka wjeżdżam, pozdro. Aha! Bartka się nie tyczy ta zasada, let's go. Okej, okej. Bartka wjeżdżam, pygen. Ała, Hogaty, no przestań we mnie wjeżdżać. Bartek, ale my to widzieliśmy, więc jakby... Dodatkowo Bartek słychać jak udajesz. No, tak. Dokładnie. Bartek wtedy, o, Hogaty, uważaj! A tak by już coś krzyczał innego całkowicie. Trudne sprawy. Ciuch i tak dalej bym krzyczał na przykład? Gorzej byś krzyczał. Wiem. Ale się dobra, jazda. Was. Leszcze, kleszcze. No i wjechałem to jest was. Pierwszy. Nie Gekon. Ja teraz, ja jestem drugi. Pierwszy jest okay, Gekon. Hogaty jest pierwszy, spoko. Ale Gekon jest pierwszy. Gekon jest pierwszy. Gekon jest pierwszy. Ty, o, ładnie, bardzo... ładnie, ładnie, dwóch palnął, jak coś. I teraz Hogaty jest pierwszy. No jestem, ale palnął dwóch, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Myślę, że przypadkiem ciebie już palnął, ale... Widzisz, Bartek, jak zrobisz o, ładne zagranie, to ja docenię. Łowus, czy ty płynąłeś właśnie? Teraz APC-kiem? Jak on płynie, ty? No w sumie wiesz, no tą amfibią może płynąć, no. Jezu. No się w ogóle nie dziwię. Dobra, jak mnie uderzysz, to wal drugiego jest, a, okej. Nie trafiłem, sorry. Gekon jest pierwszy, jak o, coś. Sorry. Ale straciłem pierwszego, pierwszy. Jestem tylko zadowolony. Gekon jest... No po co, no i po co mnie Gekon jest pierwszy cały czas? Mam tutaj punkt. A ty jesteś szmatą dalej, Bartek. No dobra, okej. Mam tutaj punkt, no co? Dobra. Czyli musiałeś we mnie wjechać, wiedząc, że przed chwilą mnie palnąłeś i puściłeś Gekona na pierwszym. Okej. Nie, nie, ale to było to punkt. Ej, ale szczerze czułem, że ten moment, kiedy Hogaty mówi komplement, to nie może zbyt długo trwać. No tak, 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 to wszystko lepiej do normy. Dobra. No a ty czemu go nie palnąłeś? Po co go palnąłeś? Aha. No i czemu gościa nie bierz? I w taki sposób właśnie później Gekon se dojeżdża pierwszy i się śmieje. Haha, Bartek, śmieje się z ciebie, a ty nawet nie rozumiesz jego żartu. I masz wywalone w jego żart później, z którego się śmieje z ciebie. Padłem. Tak trochę. Tak to bywa, no. Dobra, wiesz na jego boosta i będzie za mnie, nie? Znowu później Gekon będzie się śmiał i... O, ani się wygłupiasz, Hogaty, jak zwykle. Ty jedziesz? Aha, kici, kurczę, Gekon... W szprychy normalnie tam. No ale łobuzik, ty jesteś jakiś. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, łobuzik. Przecież pierwszy jesteś. Dokładnie, bardzo dobrze, łobuzik. A ja specjalnie cię puściłem. A ja cię specjalnie, a on cię nie puścił. I tak gdzieś dupy, ale to i tak on spadł. Bartek, typowo Bartek. Bartek wali wszystkich, tylko nie w pierwszego. Tak. Łobuz, Bartek. Bartek, widziałeś, w co wjeżdżasz, przecież widziałeś, że w niego wjedziesz. Miałem, ale ja wziąłem właśnie ten rakietowy ten, miałem jak... Bartek, jechałem przed tobą, mogłem tak samo powiedzieć, a jakoś uniknąłem go. No to gratuluję, no po to. Posłuch, dobra, bo cię no, to jedzie czymś fajnym do palnięcia, a, Gekon się schować. Taka mała... A, pipeczka po prostu, Gekon. Wypisz mały Gekon, wypisz mały Gekon. To prawda, ja, to prawda. Ja dzisiaj no, nie bawię, jak jadę sami, tylko słyszę, no Batek, co ty robisz? No Batek! No bo co, Gekon sobie jedzie, wiecie, dupa zamknięta, nie? Żeby się nie narazić tylko. Dobrze. I liczy, ale że ja i tak inni. Wiem, że, ale ja i tak wiem, że Batek celuje w ciebie, więc ja nie mam jak się narazić mu. Aha. Batek, on w tym momencie cię po raz kolejny obraża, a ty nie reagujesz masz nawet. Proszę bardzo. Jest, przecież on w ciebie wjechał! Nie, to ja w niego wjechałem! No proszę cię, no przecież on w ciebie wjechał, centralnie! Dobra, z mojej perspektywy to wygląda jakbym ja w niego wjechał, okej? Okay? Tego się będę trzymał. Dobra, kurde, ja zatrzymuję Gekona, chociaż trochę, panowie. Gratuluję. Więc jak ktoś dojedzie jeszcze, to może go bić. Łapuś, dawaj! Nie mnie może, nie wiem, o! Kto. Pierwszego wjechałem. Wjechać w drugiego! Kto jest w ogóle pierwszy, bo ja nie wiem już! Ja też nie wiem, wjeżdżaj w drugiego. No teraz jestem ja, akurat. No, to akurat się, widzisz? To teraz mnie, zapraszam. Zapraszam do boju, w bój. To było piękne, to było piękne. Ej, dalej dawaj jakiego kolego, idziemy go. A kolego na mnie? Kolego! Póki nie jesteś pierwszy, no ja w wodzie jestem! Pało jedna głupia, no. Nie mogę, no. Oni wody nie mają w tej grze, dosłownie.
Oni się przejeżdżają to, co ja w wodzie spędzam, no nie mogę. No i Gekon znowu jeździ. Czemu on nie ma wody w tej grze? Na tym akwarium był za fajdalny. On gra na minimalnych ustawieniach pewnie grę. No pewnie tak, cheatuje, no. Szybko odbawiam, czy co? A na której jest pierwszy gnój? No Gekon. Gekon, przecież masz napisane. Ale wszystkie po kolei. Aha. Jezus Maria, Bartek. Bartek uderzył czwartego i się sam jeszcze z nim wywalił i Gekon mu przejedzie za moment mapę. A to byłeś ty, ups. To byłem ja. Hej, jechałem fantomem. No to fajnie. I Gekon dalej pierwszy sobie przejechał. Ja go tutaj wziąłem na swoje. No tak, ale to wiesz, na swoje plecy, to nie zareagował po prostu na 2024. Ten twój atak. Boże, a to co innego, ale ja zrobiłem. A, ale ty zrobiłeś, oj Bartosz, no tak. No ale ty zrobiłeś, no tak. Oj, tak no, zrobiłem. Ale zrobiłeś, oj kurczę. Ale zrobiłem, ojej. Macie ostatnią szansę, żeby go walnąć. Ale ja zrobiłeś. Mam motorek, więc ja nie mogę. No. No to Bartek w tobie nadzieja. Tak, Bartek w tobie nadzieja, jak zwykle. No to do mety będzie jechał. Jak zwykle, Bartek w tobie nadzieja. Znaczy, ma, on jest mocniejszy ode mnie, no. No na pewno. W tobie nadzieja, Bartek. Dobra, tam. Oho, 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 próbuje się tutaj wryć gość. Ciekawe, ciekawe. No to nie się wryje mocno. No to my jedziemy rowerami, proszę państwa, do mety, więc... Batek nie, żeby coś, ale Hogaty jest pierwszy. Ale rowerami jedziemy, rowery. Ale Hogaty jest pierwszy, Batek Hogaty. Czym Hogaty, bo cię też rowerem, a Gekon jedzie ano, zaraz za mną, masz, też rowerem. Hogaty, to macie. Jedziemy rowerami. Słyszałem tylko słowo Hogaty, to koniec. Jedziemy rowerami! Słyszałem tylko słowo Hogaty. I na to jest koniec. Jedziemy rowerami. Ty gnoju! Widziałem ten zakręt we mnie. Ty chłopie, on we mnie chciał wjechać. Ale nie wjechał. Dobra, drugi czeka. Jest cirkuit. Kanałowe okrążenia będziemy robić. O, pan wojskowy nas zagrzewa do boju. Także let's go! W bój! A to są spoczynki? Trzy, super. Dwa. To są super. Jeden. To jest super klasa. Dobra, to może na następne wyścigi po prostu wyłączę przerobione, bo widzę, że tam ciężko. Ej, pierwszego dnia, jak on do mnie bijesz? No kuźno, na zakręcie byłeś, dziadu jeden. Oj, to pięknie, z tego. Byłem drugi, jestem czwarty. Dobra, mogę się zatrzymywać, jeżeli chcecie, naprawdę, pomogę. O, sześć. Bartek, jeżeli ja cię znowu pokonam nieprzerobionym, to... No, to będzie słabo. To sam kanał na YouTubie. Bardzo dobrze. Ja stanę tym. W końcu? Ja stanę TikTokerem, kappa. Weź. Ale bez kappy, robisz nadzieję, a... Aha, aha, dzięki! No robisz nadzieję, a tutaj takie później głupoty gadasz. Aha, Bartek, tracisz prędkość jadąc w taki sposób. No to jest przede mną bardziej. No, no nie, co robisz? No. No dobra, gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta. Gdzie Bartek właśnie robi głupie rzeczy, pan Bogaty nie korzysta. Trzeci dzban. No, a ty powinieneś trzeci debilu. Ale on jest czwarty, a ja jestem tym trzecim, który wykorzystuje. Wasze tam się nie liczysz. Bartek, ty na takich podstawowych działań do czterech to tam. Aha. A co to, Guci? No możesz, Bartek, udawać, że mnie nie ma po prostu w tym wyścigu i walczysz z nimi o pierwsze miejsce. No tak właśnie jest. Ale to tak będzie wyglądało. Bo ja też udaję, że was nie ma w tym wyścigu, bo w sumie nikogo nie widzę. No jaki on jest, ja bardzo nawet nie jestem w stanie cię dobrać. Normalnie jesteście takimi aż do ramy przyłóż, ty. Jesteście tacy, Bartek, przepraszam, jesteś Bartek tacy? Taki słaby. To już było plucie, takie no to Bartek z naszej tyłki to ty jedyny możesz go dogonić. No właśnie. No mogę, ale nie dogonię dlatego go. Tylko ty ze mną jedziesz w wyścigu w teorii, ale to w teorii tylko. Ja jadę z łobuzikiem. Dokładnie, w innej kategorii jeździcie. Bartka. Bo ty się trzymasz Bartka, ale to jest pęda, strasznie ja słaby samochód do takiego gonienia. A ja będę tak samo jechał, jak będę jechał na wyścigu Gekon, rowerowym ja w sierpniu w Przemyślu. Bartek Hogaty jakby jechał na rowerze, to by cię pokonał. No prawda. Jest taka szansa. Wiesz, on jadł zupy, to mnie pokona, także wiesz. Ej, ale to prawda, ty. Pamiętam, jak było, Bartek mówi nagle, to zacznij jeść teraz i nie wygrasz. Nie, ja zacząłem sobie jeść, ja sobie jadłem i dalej jedną ręką wygrałem w sumie z Bartkiem. Ja nie mogę, jak raz patrzyłem na zupę, raz patrzyłem na ekran. Ale ważne, że daję pierwsza pozycja zabezpieczona, no. To dajesz, Bartek? Fory. Ja bym powiedział, co ty dajesz w tym wyścigu, ale... Na D się zaczyna? Tak, na D. A kończy na upy? Aha. Ty to powiedziałeś. No właśnie, ty to powiedziałeś, Bartek. No dokończam tylko, no co. No nie, lubię kończyć.
co no, masz, wiesz, co lubisz, to dopowiadasz, no cóż. Tak. Także... W ustach się nie dyskutuje, nie żeby coś, ale no powiedział. Właśnie, mam tak zadanie mordę. Aha. Weź ty, chłopcu, bo ty jeździ... Weź ty, paruwo! Brawo bardzo. Paruwo, dęta! Ja też w ogóle nie przepchnąłem, ty miałam pojęcia, ty. A ja sobie już zwalniam tutaj, czekam powoli na was, panowie. No dojazd, dojazd zróbcie. Ja nie mogę, Bartek, ty to jesteś. A może stać na jakąś chwilę, tak. O, tyłem jadę. No, Bartek we mnie wjechał, no nie? I sam się wywrócił. Nie wiem, jakim cudem. Widzowie, kiedy powinienem zacząć jechać przodem z powrotem? Kiedy zobaczysz łobuza, bo jest na drugim miejscu. Dobra. Zaczynam znowu przodem jechać, żeby nie było. Dopiero się rozpędzam. No, ktoś tu już nadgania. To łobuz. Nadganian potasu jedzie za mną. O, shit. No dobra. Nie, chyba przestał. Dawaj, dawaj. Ej, co jest? Zniknąłeś, halo. Bo przywalił w słuch. Korki na mieście. Korki Rzbony na światło. Mieście. O, kurde! Śmieszny było, jakbyś jeszcze mnie wbił na metę, na pierwszego. Chciałem to zrobić.